Stanowiska komputerowe różnią się od siebie wyposażeniem w urządzenia techniki komputerowej ze względu na rodzaj i miejsce pracy oraz ich zastosowanie do wykonywanych przez pracownika czynności. Załóżmy, że na przykładowym stanowisku biurowym potrzebne będą monitor, jednostka centralna, klawiatura, mysz komputerowa, drukarka, skaner i zasilacz awaryjny. Zacznij od monitora. Monitory ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbijało się w nich naturalne światło ani światło sztuczne. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm. Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu oczu pracownika. Klawiatura powinna być usytuowana w linii środkowej ciała operatora. Prawidłowe ułożenie kończyn górnych podczas obsługi typowej klawiatury winno być takie, aby kąt między ramieniem a opartym na podłokietniku przed ramieniem wynosił 90 stopni. Myszka. Osoby często korzystające z myszki mogą nadwyrężyć dłoń, dlatego cała dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Część myszy, na której leży ręka, winna być wypukła, a przednia część musi być niższa od tylnej. Pamiętajmy tylko, że urządzenia powinny być ustawione tak, aby ich użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnej osoby.